Okej, to ludzie. Tu Sergiusz, kanału Slenderman. To jest już trzeci odcinek z gry Dying Lights. I na początku musimy się udać do kwatermistrza i z nim pomówić, tak. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Okej, weźmy sobie to wszystko. Co nam dał? A, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jak wiecie, niedawno z powodu koronawirusa zamknięto szkoły, tak. No i... No i podczas koronawirusa odcinki będą się pojawiały co dwa dni, a później już normalnie, czyli w piątek i sobotę, tak. Ale musimy się udać do doktora Zira. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczek. Okej, najlepiej się... No. Najlepiej może idźmy po dachach. Tak będzie najlepiej, no. O, właśnie to... Ajajajdź. Spadłem niestety. Czyli muszę jeszcze raz wejść. Tak. Wchodzimy. Nie, dobra, trzeba się rozpędzić. Jest! Udało nam się. Okej, musimy się dostać do tej ciężarówki. Ajajajajajajaj. Musimy iść jak... wejść tam, znaczy... Musimy zejść jakimś innym sposobem. Tak. Ajajajaj. No dobrze. O, teraz nam się udało wskoczyć. No i tym sposobem musimy zejść, tak, żeby nie umrzeć. Możemy też tych zombie omijać. Tak.
No nie zawsze. Ale częściej, przynajmniej. No. Też trzeba uciekać. Jakby się tam dostać? Może tędy? Nie, tędy się nie da. Albo tędy, tędy też nie. Albo trzeba wejść na to i tym sposobem. Nie. Albo... O! Tak, tak się da! Fajnie. No, więc wchodzimy do tej ciężarówki. Do doktora Zira. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyma. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Musimy dostać antyzymę. Antyzyma nieuniknione. Tyle udało się, Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora... Przepraszam. Tak, chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje. A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czego... Niezłą paszczę mają te zombiaki. To nic nie dało. Straszną. Na to tyle czasu. Na dodatek. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Ruszaj się, żwawo. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. No, musimy teraz porozmawiać ze Spike'iem. Spike? Jak słyszeliście. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtociuk. Dobra, słuchaj uważnie. O, mamy wzrost poziomu przetrwania. Są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej. Weźmy te petardy. Coś jeszcze jest? Ciekawego. Nie ma. Szykujemy pułapkę. Tak, pułapkę szykujemy.
opuszczamy bezpieczną strefę, czyli może mogą się pojawić te zombie jak tutaj. No, pojawiają się. A, to nie jest to miejsce. Ja myślałem, że to jest to. Ale jednak się pomyliłem. No. Okej, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. Aha, to jest ten samochód. Myślałem, że tamten. Że tamten, ale nie. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Teraz naszym zadaniem jest musimy pomóc uwięzionemu ocalałemu z pierwszego odcinka z tej serii Dying Light. Tak. I powiem wam, że idę w dobrym kierunku. Tak. Idę w dobrym. Aj, znowu się pojawili zombie. Aj, nie to kliknąłem. Okej, no patrzcie na to. Siema! No, już nie żyje. Mocny jest ten kopniak. Mocny, naprawdę. No dobrze. Już powoli się zbliżamy. Aha, tędy mamy przejść. Dobrze. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Okej. I teraz, no, musimy się przedostać do tej chatki, gdzie jest nasz ocalały. Ktoś jeszcze tu jest? Nie, nie ma. Ach, Jezu, masz ty! Aha, ona nie żyje. Albo on. Nie wiem. Szlak. Obawiam się, że... O w mordę. Dobra, kończę sprawę. Tylko... Niech nie cierpi. To już był prawdziwy zombie. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Włącz zasilanie, aby odblokować bezpieczną strefę. To jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. A teraz by się wydało też pozbierać różne rzeczy. A, no, może sobie pozbieram. O, klucz do rur. Jest. Różne rzeczy te są. Różne, najróżniejsze. Okej, jest ostatnia. I wyłączamy nasze światło.
Cholera. I przy okazji odblokowaliśmy też bezpieczną strefę. Już prawie. Więc jest naprawdę super. A więc okej. Zrobiliśmy już to, co mamy. Teraz musimy się jakoś stąd wydostać. W sumie gdzieś tam było jakieś wyjście. Aha. Musimy iść tędy. No i dobra. Musimy iść do jakiegoś innego budynku niż tamten. O, tu jest jakaś... Nie, to nie była skrzynka. Ojej, ojej. Trzeba na nich uważać. Okej, mamy gazę też. Tak. Okej, no i to jest właśnie ten budynek. Okej, kolejny zombie tutaj jest, to jest bardziej kobieta zombie. No. Okej, już jej nie ma. No dobrze. Teraz naszym zadaniem jest wejście na dach budynku i skontaktowanie się z gier. No, ten zombiak mocno oberwał. Jeszcze troszeczkę i wejdziemy już całkowicie na dach. No, już jesteśmy. Tak. Jesteśmy. Ukraine. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Musimy. Na ulicy roi się od zarażonych. I
co ty na to? Uzbroić kolejne pułapki. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Okej, okay, może na początku tą, bo to jest bliżej. Tylko, że jakiś zombie mnie chyba atakuje. No. Trzeba ich tutaj pozabijać, no bo... Ja cię. No dobrze. No kurde, wy zombiaki! No. Giną oni. Okej, mogę... Mogę, no kurde, to ty sam... O, mam wzrost poziomu siły. Noż. Dziękuję, no kurde. No patrzcie, nie dadzą mi skubańce. To może najpierw pójdę do tej. Tu jest na szczęście ich mniej. Okej, okay, no i teraz spokojnie mi dadzą. Aj, się to jest nie to, kliknąłem. Okej, okay, dziękuję zombiaki, że mi daliście nareszcie, dziękuję bardzo. Może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Tak, mam z pułapkę, jeśli będzie potrzebna. I dobrze, mamy kolejną pułapkę. Więc szybko to nie idziemy. Albo powoli sobie pójdziemy. O, mam gazurkę. To ją wezmę, czemu nie? Coś innego jeszcze mam, nie mam. Może przejdę obok tych zombie. A nie atakują mnie. Jak miło. Jak miło. Że mnie ci zombie nie atakują. Czy ja idę do dobrego miejsca? Nie, ja muszę iść tam. Ale powiem, że świetna jest ta gra, no kurde. To miasto, te walki, wszystkie zombie, no to jest normalnie świetna gra. Naprawdę świetna. Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Okej, czyli... No, kto mnie atakuje? No patrzcie. Co to jest tą zombiaki? Yeah.
Aj, ci macie zombie! Dobrze. O, tu coś jest, tu coś jest. Kogoś jeszcze tutaj mogę przeszukać? No! Mogę oczywiście przeszukać. Ale ciebie na początek przeszukam. O, mam hałwę. A to co znajdę? Też hałwę. Hałwę. O nie no, znowu kolejny zombie. Aha. Muszę wejść tutaj. No, stąd muszę się przedostać na ten drugi budynek. Tam będzie najlepiej. Tak, najlepiej. Już się przedostaję. I chwila, bo chyba muszę zejść niżej. No, muszę zejść niżej. Używam tego, co mam, no i mam kolejną pułapkę. A więc co? No, mam jeszcze... Muszę jeszcze wykonać... Znaczy, wykonać jeszcze dwie, ale to może... To sobie wykonamy w następnym odcinku. A więc ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, zostajecie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!